Witam wszystkich serdecznie dzisiejszego sobotniego wieczoru. Temat taki specyficzny, wiele się o nim mówi w Kościele. W ostatnim czasie wydaje mi się, że też był kładziony nacisk na niego. To taka kwestia w sumie specyficzna, bo to jak mówimy o sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to więcej ostatnio, jak przygotowywałem się, żeby dzisiaj coś powiedzieć, więcej rozgrywa się w sercu, niż się da wyrazić w sumie zza kazalnicy, bo jest to taka kwestia dla każdego indywidualna. Tak jak mówi tytuł, jest to prawo, czyli zostało to jakoś usankcjonowane. Na świecie wszystko w ziemski sposób się próbuje bronić, gdzieś stara się to jakoś unormować, ustosunkować wszystko w papierach. Międzynarodowe prawa, jakieś konwencje definiują jakieś prawa dzieci na przykład, prawa człowieka i chrześcijanie posiadają również taki własny kodeks i prawo, które Bóg dał im, to jest Biblia i z niego będziemy czerpać w trakcie dzisiejszego nabożeństwa i każdy chrześcijanin powinien czerpać z niego, a dziecko Boże, które jako że jest dzieckiem, uczy się całe życie, wzrasta, do wzrostu potrzebuje pokarmu, a pokarmem jest właśnie ono, to słowo. I właśnie to, tak jak mówiłem, gdzieś to prawo pozwala nam nasze sumienie, gdzieś naszą moralność, to wszystko w jakiś sposób nakierować, gdzieś wskazać, co możemy, czego nie możemy. Dla chrześcijan w pewnym momencie nie jest już jakimś wielkim problemem rozróżnianie tego, gdyż jeżeli są napełnieni Duchem Świętym, Bóg sam ich prowadzi i wskazuje im to, co nie znaczy, że należy lekceważyć czytanie Pisma. Jest to jeden z fundamentalnych, powiedzmy, elementów życia, bez którego nie może się obejść nasza egzystencja jako dzieci Bożych. I dzisiaj tytułowym wersetem jest ten z Ewangelii Jana, a ja chciałem przeczytać jeszcze inny, który mówi właśnie o takich, powiedzmy, w więzach rodzinnych, jakimi obdarza nas Pan Bóg. Otwórzmy sobie Galacjan 4. I czwarty rozdział rozpoczyna się tak. Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzonych światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Wskazany tutaj fragment, te pierwsze 7 wersów, odnosi się do tego, jak wygądało nasze życie przedtem. Każdy chrześcijanin, osoba zbawiona, która zmieniła swoje życie do momentu, kiedy przychodzi nawrócenie, pokuta, jest niewolnikiem, jest to niewola grzechu, niewola, na którą jesteśmy skazani od urodzenia. Zostało to wszystko rozdzielone przez ogród Eden, kiedy nie było już tak bliskiej relacji z Bogiem i tą relację musimy po prostu przywrócić, upamiętając się. I właśnie tutaj jest mowa o tym, że byliśmy kimś obcym dla Boga. Bo ludzie, jakby popatrzeć, popytać, dla nich Bóg jest kimś obcym. Mówią, że wierzą, ale wierzą tylko w Jego egzystencję. Nie skupiają się na tym, kim On jest dla nich w życiu. I jakby nie patrzeć, dla Boga również jesteśmy obcymi. Ale jeżeli zwrócimy nasze oczy, nasze serce do Niego, przybliżymy się, zobaczymy swój błąd, tą niewolę właśnie i się z niej wyswobodzimy. Pan Bóg daje nam tytuł, nadaje nam status, który odtąd nas definiuje i to jest właśnie ta wyjątkowa rzecz, o której mówiłem na początku, że każdy z nas, dla każdego jest ona indywidualna, każdy ją przeżywa na swój sposób. Dla mnie jest to właśnie bardzo głęboka myśl, coś, co definiuje mnie jako człowieka, bo na zapytanie, kim jestem, nie odpowiadam po prostu człowiekiem, tylko wówczas, jako że Pan Bóg mi nadał taki tytuł, jestem dzieckiem Bożym i
patrząc na tą naturę, którą on nam daje, to wszystko, co mnie definiuje wtedy, jak mnie przemienia, jaką jestem osobą, jaką byłem kiedyś i to, co on robi w moim życiu, to wszystko mnie jako człowieka w jakiś sposób gdzieś prezentuje, mówi to, jakim jestem. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z moimi kolegami z klasy. To też jest taka właśnie ciekawa rzecz, takie doświadczenie, że kiedy jesteśmy, kroczymy w wierze, to właśnie jako dzieci Boże mówimy innym, jak to jest. Ludzie zauważają to często właśnie po czynach, po mowie. Niekoniecznie zawsze jako pierwsi wychodzimy z inicjatywą, żeby się podzielić właśnie o tym. Jest to też właśnie jeden z pięknych aspektów tego, że jako dzieci Boże jesteśmy przez Boga zmieniani. Jesteśmy strefowani, karceni, prowadzeni, ale i wzmacniani. Pan Bóg z nami jest gdzieś właśnie przez to całe nasze życie. I choć czasami tego nie widać, może na pierwszy rzut oka, to nawet w najmniejszych rzeczach to się przewija. Choćby w tego, że mogę dzisiaj być w danym miejscu, że Pan Bóg przygotował, powiedzmy, coś dla mnie w ciągu danego dnia. Jeżeli są osoby, które mają na przykład jakieś problemy ze sobą, gdzieś ich wiara słabnie, to choćby od takich podstaw można to właśnie zauważyć. A ludzie w świecie również dostrzegają, co po niektóre bardziej spostrzegawcze osoby, jakieś szczegóły z naszego życia. I właśnie miałem gdzieś taką okazję zamienić taką rozmowę właśnie w tej kwestii tego bycia właśnie tym dzieckiem Bożym. Teraz jest koniec roku szkolnego, gdzieś czas spędzany już w szkole nie skupia się głównie na nauce. Jest to już gdzieś tylko zaliczanie frekwencji. I akurat do mojej klasy, gdzie nauczyciele się spotkali na takich rozmowach jakichś luźnych, wszedł ksiądz. Od razu obecność księży, gdzieś duchownych, wpływa na to, że ludzie zmieniają nagle swoje zachowanie gdzieś. Skupiają się na innych rzeczach, nagle są moralni, tacy święci, bo święta osoba przeszła koło nich. Zabawne, że po wyjściu od razu zaczynałem przeklinać i wszystko się z powrotem zmienia. Gdzieś miał właśnie, to jest ciekawe, jak ludzie w różnorodny sposób pojmują pismo Boga, wiarę w Niego, że rozdzielają to na jakiś element duchowy w życiu, jakąś kościół kościołem, tam religia, jakieś ceremoniały, obrządki. I to niech jest na bocznym torze, niech to jest sprawa indywidualna każdego, ale prawdziwe takie życie, zwykłe, to już jest inna sprawa i tego nie można ze sobą łączyć. I właśnie jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy umieją to wszystko łączyć. I to nie jest gdzieś kwestia taka ludzka. Właśnie bez Jezusa Chrystusa, bez Ducha Świętego, bez Ojca nie bylibyśmy w stanie po prostu żyć w taki sposób. A jednak ludzie wokół nas czasami dostrzegają takie rzeczy. Warto zwracać uwagę na to, jak postępujemy czasami. Bo ja właśnie przez to, jak postępuję, to nie na pokaz, udając świętego, ale w prostocie. I nie mówię, że jest to gdzieś moja zasługa, bo jest to zasługa tylko i wyłącznie Boga, że gdzieś przemienił mnie i ludzie widzą, jak zachowywałem się 2 lata temu, jak jest na dzień dzisiejszy i myślę, że jak się to jeszcze zmieni w najbliższym czasie, bo jeżeli zaufałem i widzę to wszystko, to naprawdę słabą trzeba mieć wiarę, żeby odpaść i no i jest to tylko i wyłącznie deptanie krwi, tego miłosierdzia, dobroci, ofiary, odrzucanie tego wielkiego majestatu, imienia Bożego, jeżeli porzucamy Boga i nie skupiamy się na tym, co dla nas zrobił. Z pozycji właśnie dziecka to patrząc na ojca widzę jakiś wzór kogoś, kto jest dla mnie autorytetem. Jest to osoba, która mnie właśnie strefuje, uczy i pokazuje, kładzie nacisk na te wszystkie elementy w życiu. I patrząc na to, jakie relacje są między dzieckiem i ojcem, są to więzi, które opierają się na miłości. Ta miłość
nie jest naturalna, nie, ona nie pochodzi gdzieś tak po prostu w ludziach, nie znajduje się. To jest coś, co dostajemy, co się wlewa do naszego serca. I tak jak ja na przykład kocham, miłuję moich rodziców, tak powinniśmy jako chrześcijanie miłować naszego Ojca. Miłość do Ojca przelewa się później na innych. Jeżeli ludzie na przykład mają problemy z relacjami w Kościele, to właśnie po tym, jak kochają Ojca, widać, jak kochają oni innych. I tak samo nie tylko rozlewa się to na Kościół, ale to widać w relacjach z ludźmi niewierzącymi, z każdym, kogo spotykamy w naszym życiu. I dla mnie, osoby, która na przykład jest bardzo leniwa z natury, niespecjalnie garnie się do różnych prac, nie ma powiedzmy chęci do wielu różnych rzeczy, gdyby nie Pan Bóg i gdzieś jakaś taka miłość, chęci, ja bym na przykład nie stał tutaj dzisiaj, nie przychodziłbym w ogóle do zboru, nie transmitował nabożeństw, nie pomagał innym gdzieś w życiu codziennym, bo Kościół to nie jest tylko zgromadzenie tutaj w jakimś miejscu. To jest także życie ze sobą, wzajemne uzupełnianie i bez Pana Jezusa kompletnie by tego nie było. I gdyby nie ten fundament, jakim jest właśnie miłość, która płynie z nieba na nas, po prostu nie moglibyśmy kompletnie mówić o sobie jako dzieci, bo właśnie kim jest dziecko Boże? To jest osoba, która jest zbawiona, nawrócona, do której Bóg mówi, z którym ona jest w ciągłej relacji. A jeżeli nie zwracamy uwagi na to, z kim mówimy, to lekceważymy tę osobę. Jeżeli nie nakierujemy naszego serca na Chrystusa, to w takim razie do kogo my wołamy i w jakim celu? Bo jeżeli nie ma w nas miłości, którą On nam oczywiście daje, jeżeli nie ma nastawienia stosownego, jeżeli nie mamy odpowiedniego podejścia do wszystkiego, jeżeli po prostu nie otworzymy się na to, to nic sensownego z tego nie będzie. I fajnie się tak mówi o tym, jak postępować w życiu i jak w stosunku do innych się zachowywać, jak do nich mówić, jak ich nakierowywać. I to jest naprawdę ogólnie proste, tak w teorii, ale w praktyce jest to jedna z trudniejszych rzeczy i właśnie tego mnie osobiście na przykład uczy Bóg w ostatnim czasie szczególnie, gdzie bardzo wiele rzeczy mi się nawarstwia, pojawiają się różne komplikacje, bo w życiu każdego się pojawiają jakieś problemy. Bez tego nasze życie byłoby po prostu puste, nudne i nie byłoby tak urozmaicone. A tak patrząc na każdego, ktoś może coś powiedzieć na temat tego, co się u niego w życiu dzieje. Tak mówiłem teraz właśnie o tej wierze, o tej miłości. W ostatnim czasie doszło mnie trochę słuchów na temat tego, co się dzieje w życiu, co po niektórych osób i sam gdzieś tego doświadczyłem, że zbywając gdzieś ten czas na Chrystusa, na Jego Słowo, albo nawet skupiając się na Nim, ale kompletnie nie wsłuchując się w to, co On mówi, czy gdzieś jaki przekaz płynie z tego wszystkiego, tylko czytając dla czytania, czy po prostu patrząc na to, jak Bóg działa w życiu innych, gdzieś jakieś doświadczenia się pojawiają, gdzieś zmagając się z tymi różnymi trudnościami. Pan Bóg mnie gdzieś podniósł. Po modlitwach miałem gdzieś taki trudny ostatnio czas. Dalej on powiedzmy jest, ale wszystko się zmienia dzięki Niemu na szczęście. Chwała Mu za to. W szkole, bo to jest dla mnie jako młodego człowieka póki co jedna z najbardziej absorbujących rzeczy. No i gdzieś tak Pan Bóg mnie pokrzepił paroma różnymi fragmentami, gdzieś od innych wierzących, czy tak samemu czytając dla siebie. I tak na zakończenie chciałem przeczytać. Bo dzieci Boże są doświadczane w bardzo różnorodny sposób i myślę, że warto siebie wzmacniać. Jest to w sumie nasz obowiązek jako chrześcijan. Niechaj to będzie taka puenta na zakończenie tego słowa wstępnego. Psalm 33.
I niech będzie od wersetu 13. Pan przygląda się z nieba, widzi wszystkich ludzi z miejsca, gdzie przebywa. Przypatruje się wszystkim mieszkańcom ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich i który ocenia ich każde posunięcie. Król zawdzięcza ratunek nielicznemu wojsku, bohater ocalenie nieogromnej sile. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść i mimo wielkiej siły nie przynieść ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim, tych, którzy liczą na Jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci i o zachowanie ich życia w czasie głodu. Nasze dusze wyczekują Pana, On naszą pomocą i On naszą tarczą, gdyż w Nim nasze serce odnajduje radość. I złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu i niechaj nas zawsze otacza Twoja łaska, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie. Amen. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.